Cóż to była zagala. historia napisała się na naszych oczach, gala UFC 308 w Abu Zabi okazała się niezapomnianym widowiskiem. Jak wspomniałem przy okazji analizy walki Mateusza Rębeckiego z Myktykiem Orlbajem, do której serdecznie zapraszam tych, którzy nie mieli jeszcze okazji jej zobaczyć, mieliśmy w Abu Zabi absolutnie wszystko, spektakularne nokauty, niesamowite skończenia, brutalne poddania, wojny na wyniszczenie, czyli oczywiście starcie Polaka z Kirgizem. Jak mówię, w tym poprzednim wideo zająłem się pojedynkiem Ribiskiego z Orlbajem, natomiast teraz pomówimy sobie krótko, relatywnie krótko, o trzech najważniejszych pojedynkach e, karty UFC 308 i rozpoczniemy od starcia Magomeda Ankalajewa z Aleksandarem Rakiciem. Na Dagestańczyka spadła lawina krytyki po tym, co zaprezentował w starciu z austriackim Serbem. Była to krytyka niezasłużona. Z której strony by nie spojrzeć, nie była ta krytyka zasłużona. Dlaczego? Z prostej, jak konstrukcja cepa, przyczyny. Otóż, jeżeli walczysz z zawodnikiem pokroju e, Aleksandra Rakicia, który od początku stroni od wymian, skupia się na defensywie i za cel stawia sobie zrobienie 10 km w oktagonie i walczy w zasadzie tylko o przetrwanie, to naprawdę ciężko jest wyglądać efektownie na tle tak ultra defensywnie nastawionego zawodnika. A Ankalajew atakował, nacierał, starał się rozpuszczać ręce, od czasu do czasu dochodziły jego uderzenia celu, ale nie był w stanie zamknąć e, Aleksandra Rakicza, dopaść go na ogrodzeniu, rozpuścić tam ręce i tak dalej. E, więc generalnie, owszem, podejmował pewne ryzyko, ale słuchajcie, e, musiał robić co w pewnych granicach rozsądku i tak też czynił, no nie mógł na chama, w cudzysłowie zamknąć oczy i ruszyć wściekle na Aleksandra Rakicza, bo nie o to chodzi. Wywierał sporą presję, dążył do tych wymian, trafiał znacznie częściej przede wszystkim uderzeniami na korpus, które w mojej ocenie przesądziły o wyniku tej walki. Mocno odczuję chyba w drugiej rundzie Aleksandra Rakicza. Natomiast jak mówię, Magomed Ankarajew robił co mógł, aby sprowokować, zmusić Aleksandra Rakicza do walki, ale zawodnika, który walczy niemal wyłącznie o przetrwanie, nie jest łatwo zmusić do ostrych wymian. A zatem. Aleksander Rakicz przegrał, Magometan kraje wygrał. I jak psu buda, należy mu się teraz pojedynek o tytuł mistrzowski kategorii półciężkiej e, z Aleksem Pereirą rzecz jasna. Jamal Hill i Jan Bachowicz zdążyli skomentować ten pojedynek. Generalnie nie okazując nim zachwytu. Normalna rzecz, e, tak to się rozgrywa medialnie. E, natomiast Dana White. Ku... Pewnemu zaskoczeniu z mojej strony stwierdził, że oczywiście podczas konferencji prasowej, że oczywiście Magomed Ankalaev jest następny dla Aleksa Perejry. Tego wymaga przyzwoitość. Choć oczywiście, jeżeli ten Ankalaev pokona Perejrę, no to Dana White e, uśmiechał się nie będzie, bo posiadanie mistrza w osobie Magomeda Ankalaeva, który, jak mówię, ledwie duka po rosyjsku e, i brakuje mu jakiejkolwiek charyzmy, a do tego, no mimo wszystko, szczególnie efektownie jednak nie walczy choć nie jest tutaj Belalem Muhammadem, ale mimo wszystko, no, to nie jest szczyt biznesowych marzeń Danny White'a. Ale jak mówię, sportowa przyzwoitość tego absolutnie wymaga. Przejdźmy teraz do co eventu, do co w którym Hamza Trzymajew, rzeźniczo usposobiony, sponiewierał Roberta Oitakera w pierwszej rundzie, skończył go, poddał go, pogruchotał mu szczękę. Absolutnie rewelacyjny występ Hamza Czimajewa, Wokół którego nadal istnieje i w mojej ocenie cały czas istniała, nigdy nie zginęła ta aura dzikiego zwierza, który wchodzi do oktagonu po to, aby rozszarpać swoich przeciwników. Nie znajdziemy w oktagonie UFC, może nawet w historii UFC, żadnego innego zawodnika, który tak wściekle, agresywnie dążyłby do skończenia walki od pierwszych jej sekund, jak czyni to właśnie Czeczeński Wilk. Naprawdę uwielbiam jego walki. To jest absolutna gwarancja totalnych fajerwerków, przede wszystkim oczywiście w płaszczyźnie yy, grapplingowej. Ale ona też może być intrygująca, interesująca, efektywna i oczywiście efektowna. I tak też było w starciu z Robertem Witakerem. Nie pomyliłem się. Podobnie jak w walce wieczoru stawiałem na Ietopurię przez knockout, tutaj stawiałem na Hamzata Majwa przez poddanie w pierwszej albo drugiej rundzie i rzeczywiście w tej pierwszej rundzie yy, poskręcał Roberta Witakera. Jak to wyglądało? Otóż zawodnicy wymienili się kilkoma kopnięciami yy, na początek, a następnie czeczeński wilk z nieprawdopodobną wręcz szybkością i dynamiką, z dużego dystansu, zszedł do nóg Robertowi Witakerowi, najpierw ciosami, kiwką taką, chyba to był kiwka prawym krzyżowym, zepchnął, zmusił Australijczyka do cofnięcia się, do cofnięcia się w okolice ogrodzenia, tam zamknął go na ogrodzeniu, przeniósł walkę do parteru, oczywiście włączając to chain wrestling, czyli Yy, przeplatanie jednej techniki z drugą, z trzecią, czwartą piątą i tak dalej, aż w końcu przeniósł walkę do parteru. I teraz tak, trzeba oddać Robertowi Whittakerowi, że robił co mógł w tej defensywie. Naprawdę. Było tam kilka takich fragmentów, w których wydawało się, że już, 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 zachodzi mu za plecy Hamza Trzymajew, ale świetnie kleił się do siatki e, Robert Whittaker, nie pozwalając rywalowi na to, aby ten wpiął drugi hak. Ten jeden miał wpięty prawie cały czas, bo również o wypięcie tego szaka walczył Robert Whittaker jak zły. Natomiast Hamzat Trzymajew, gdy już cię złapie, to wygląda wręcz zjawiskowo. Ta jego klamra, którą zapina na biodrach swoich przeciwników, jest nieprawdopodobnie mocna. Potrafi też kapitalnie się dostosować. Zwróćcie uwagę, że on regularnie też pracuje na nogach. Gdy próbował tam wracać na górę Robert Whittaker, to podążał za nim rewelacyjnie Hamzad Trzymajew. Cały czas wykluczał albo jedną rękę, albo spychał go. Robił takie rzeczy, które po prostu podmywały tę bazę, fundamenty Roberta Whittakera, kompletnie nie pozwalając mu na to, aby wrócił na nogi. W pewnym momencie zaszedł nawet za plecy Hamza Trzymajew Robertowi Whittakerowi, ale Australijczyk pokazał nie lada klasę, wydostając się z tego uścisku. W tym momencie, to było chyba po dwóch minutach walki, może po trzech minutach, gdy na moment zerwał się na nogi żniwiarz, wydawało mi się, że jasny gwint, teraz może zrobić się ciekawie. Ale. Nie dał mu ani chwili wytchnienia Czeczeński wilk. Od razu dopadł do jego nóg, podebrał mu kostkę lewą nogą, prawą zaciągnął go do parteru i znów znalazł się w tej pozycji, w której miał unieruchomionego na kolanach, czy też na tyłku Roberta w wpięty jeden hak i stamtąd pracował. Zwrócę uwagę, że wydaje mi się z perspektywy czasu, że Hamzad Trzymajew mógłby jednak odrobinę częściej odwoływać się do uderzeń. Gdy właśnie w końcówce tej walki chętniej zaatakował tymi uderzeniami, bo wcześniej. Praktycznie korzystał przede wszystkim z tych kolan na udo oraz skupiał się na kontroli. Ale gdy zaatakował tymi łokciami, tymi uderzeniami, od razu Robert Whitaker zmuszony był puścić uchwyt, bo miał tam dwa na jeden w pewnym momencie, puścić uchwyt i bronić głowę. A to oczywiście otwiera opcje ofensywne dla Hamzata Trzymajewa. Tam były dwa łokcie w końcówce. I jeden z nich wcale nie wyklucza ten pierwszy, że ten pierwszy uszkodził szczękę Roberta Uitakera. Ten pierwszy wylądował gdzieś tutaj właśnie w okolicach brody, nie był tak szczególnie mocny. Ten drugi łokieć właśnie tutaj taki wyprowadzony przez Hamzata Czimewa kapitalnie to zrobił. W ten sposób zmusił Roberta Uitakera do tego, aby ten prawą ręką puścił jego prawą rękę i zmusił go do tego, aby uniósł tą rękę broniąc przed uderzeniami. I tak też zrobił. Natomiast jak mówię, ten drugi łokieć już był tutaj w okolice skroni, był bardzo mocny. Wtedy Robert Whitaker puścił tę rękę, Hamza w następnie zepchnął mu tę dłoń, przełożył rękę pod jego, no właśnie, nie pod brodą, tylko chyba tak to uczynił, że akurat Robert Whitaker miał usta dosyć otwarte. Tak mi się przynajmniej wydaje. Co sprawiło, że ta naciskówka była tutaj na otwartą delikatnie szczękę, a to jest piekielnie bolesne. Czy w tym momencie doszło do złamania tej szczęki, bo widzieliśmy, że trzy zęby tutaj dolne Roberta Whitakera zapadły się w zasadzie, zostały wciśnięte do środka jamy ustnej, wyglądało to makabrycznie. Czy wtedy to się stało? Trudno rzec. Robert Whitaker od dawien dawna miał problemy właśnie tutaj ze szczęką. O ile pamiętam, opowiadał, że gdy był młody, albo gdy był dzieckiem, chyba gdy był młodzieńcem, to spadł skądś, nie, nie chcę teraz skłamać, ale u Ariella Hewaniego, chyba u niego, kiedyś opowiadał tę historię e, o tym, jak nabawił się właśnie... Poważnej kontuzji szczęki, chyba została ona pogruchotana w wyniku, właśnie nie pamiętam w wyniku czego. Tak czy inaczej, absolutnie rewelacyjny występ zwierzęco usposobionego rzeźnika w osobie Hamzata Czimajewa. No ten nowy Hamzat Czimajew, spokojniejszy, bo teraz ma syna i podkreśla, że za każdym razem teraz, gdy otwiera usta w wywiadach, to zastanawia się, albo przynajmniej przechodzi mu przez myśl, albo przynajmniej ma to gdzieś w tyle głowy, e, przechodzi mu właśnie przez myśl to. Co pomyśli sobie jego syn, jeżeli będzie starszy i usłyszy te wywiady ojca Hamzata Czmajewa? Co sobie o nim pomyśli? Dlatego ograniczył trochę ten trasztok yy, i teraz podchodzi z większą pokorą do innych zawodników. Chociaż oczywiście nadal jest piekielnie pewny siebie i przekonany o swojej wyższości nad innymi zawodnikami w kategorii średniej. Co dalej? Jeśli chodzi o Hamzata Czmajewa. Opcji jest kilka, chociaż w zasadzie wydaje mi się, że są jednak dwie. Tak. Po pierwsze, Albo natychmiastowa walka z Drykusem Duplessis. Obroniłoby się to do pewnego stopnia, tak sądzę, zamiast Szona Stricklanda. A w zasadzie trzy opcje w takim razie: albo starcie z Drykusem Duplessis, albo eliminator z Szonem Stricklandem, albo też konfrontacja z Izelem Adesanią oczywiście w charakterze eliminatora dla Hamzata Trzymajewa. W takim scenariuszu Szon Strickland wojuje z Drykusem Duplessis w rewanżu. Natomiast nie będę ukrywał, że w takich potencjalnych walkach Hamzata Majewa czy to z Drikusem Duplessis, czy to z Sonem Srygandem, czy też z Izraelem Madesanią, bo wydaje mi się, że żaden inny zawodnik nie wchodzi jednak w grę, no faworyzowałbym Hamzata Trzymajewa i to dość wyraźnie. Wyraźnie w starciu z Nigeryjczykiem i z Amerykaninem. Z Afrykanerem, no tutaj jakieś szanse, no nie jakieś, takie uczciwe szanse dawałbym Drikusowi Duplessisy, bo to jest zawodnik silny jak tur, zrywny, niekonwencjonalny, niezły pod kątem parterowym. Ale i tak w, w starciach z każdym z tych trzech potencjalnych rywali stawiałbym na Czeczyńskiego wilka. A zatem nieprawdopodobny grappler, ultra ofensywny, niesamowicie efektowny i diablo skuteczny. Kapitalny występ Hamzata Trzymajewa. Przejdźmy teraz do walki wieczoru, w której to kapitalnie dysponowany Ilia Topuria zrobił to, co zapowiadał. Czyli skruszył tytanową dotychczas szczękę Maxa Hallowe'a i uczynił to w sposób spektakularny. Co też tam się działo? Słuchajcie, obejrzałem sobie teraz raz jeszcze ten pojedynek, bo wczoraj pisałem z niego relację. a gdy piszesz relację, no to nie jesteś w stanie poświęcić w pełni uwagi temu, co dzieje się na ekranie. Zatem obejrzałem sobie, obejrzałem sobie ją raz jeszcze i pozwoliłem sobie tutaj wypisać najważniejsze elementy, które w mojej ocenie przesądziły o tym, że to gruziński, nie, przepraszam, hiszpański gruzin wyszedł z tej walki obronną ręką. Po pierwsze, jak walczył Max Holloway? Otóż, tak jak mogliśmy się spodziewać, hasał do lewej, do prawej. Na początku zaprosił tutaj właśnie Ilietopurę do ostrych szarży, nie podejmując z nim walki na środku oktagonu. Mogliśmy się tego spodziewać. Tak zresztą zapowiadał Błogosławiony i tak też uczynił. Grusznik zapowiadał z kolei, że wyjdzie na środek i zaprosi Holloweja do ostrych zmian. tak też uczynił. A zatem Holloway starał się kontrolować dystans, kąsać Ilietopurę szybkimi ciosami, różnorodnymi kopnięciami. Okolicznościowo zmieniał ustawienie. Starał się hasać do boków, nie dawać się zamykać na ogrodzeniu. Jakie techniki przyniosły mu najwięcej sukcesów? Otóż szczerze mówiąc, słuchajcie, dwie. dwie. Po pierwsze, lewy prosty. Tym lewym prostym, czasami takim trochę spotkaniowym. Co prawda na delikatnym wstecznym był wtedy Halloween, ale jednak napsuł wiele krwi i topóry. To po pierwsze. A po drugie, te kopnięcia na kolano. W zasadzie to trochę tutaj na udo, ale praktycznie na kolano. Kopał nimi wtedy, gdy ustawiał się na mańkuta maksalowej, wtedy kopał prawą nogą i w drugiej, czy też w trzeciej rundzie, w drugiej albo w trzeciej, trzeciej rundzie, jedno z tych kopnięć naprawdę doszło celu, aż wygięła się ta noga Ilitopuri. Oczywiście mówiliśmy o tym, że to może być skuteczna, skuteczna technika pod to, aby podmyć tę bazę Ilitopuri, tę rewelacyjną bazę Ilitopuri, bo jeżeli zaatakujesz mu mocno wykroczną nogę, to zniechęcisz go do osadzania e, ciężaru ciała na tejże nodze, a to oznacza ograniczenie jego ofensywnych rządzy. Zatem pod tym kątem Max Holloway notował sukcesy. Kilka razy trafił też kombinacjami. Zdarzało mu się, że trafił w kontrze. Te kopnięcia cały czas musiał mieć się na uwadze, mieć je na uwadze, ilia topuria. Wyraźnie było widać, że Max Holloway wyciągnął wnioski ze starcia ili topuri z Jayem Herbertem. Pamiętacie, kopnięcie lewą nogą herberta. Nie pamiętam czy to było kopnięcie po przekroku. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że klasycznie walczy ustawiony Brytyjczyk i to było kopnięcie lewą nogą po przekroku. Znaczy na pewno było lewą, ale czy po przekroku nie pamiętam? Przyjmijmy, że tak. Max Holloway regularnie polował na to kopnięcie. Jakieś ciosy, kiwka, kiwka, delikatny przekrok i z klasycznej pozycji wyprowadzał to kopnięcie lewą nogą, licząc na to, że powtórzy to, co uczynił Jay Herbert, pamiętamy, posyłając na deski Ilię Topurię. Ale ta garda Hiszpana była w pełnej gotowości. Max Holloway poszukał też chyba dwóch obrotówek, jedną trafił. Szukał okolicznościowo też tych kopnięć latających, z uwagi oczywiście na często obniżaną pozycję przez Ilię Topurię. Co tam jeszcze mieliśmy? Pozwólcie, że sobie zerknę tutaj na high'e na koniec combo. Tak, często kopał też e, kopnięcia okrężne na głowę, kończąc z nimi kombinację, ale tak w drugie tempo, czyli prosty prawy i od razu po nim high. Trochę jak, nie wiem, jak Leon Edwards w rewanżu z Kamaru Usmanem. Ale także trzeba oddać Litopuri, że nie jest już taki łatwy do trafienia kopnięciami na głowę. Był bardzo czujny. Co zaś czynił właśnie El Matador? Po pierwsze, no, nie był tutaj matadorem, tylko był oczywiście bykiem. Mówiliśmy o tym, że ta jego ksywa zupełnie nie odpowiada jego stylowi walki. Tak czy inaczej, po pierwsze, był metodycznie agresywny, nieustannie dwierał presję, nie była to jakaś niesamowicie wielka presja, ale zawsze spychał do defensywy Maxa Halloweya, zmuszał go do oddawania pola i kapitalnie starał się, chwilami z powodzeniem, zamykać go na ogrodzeniu. Było wiele takich akcji, w których Max Holloway próbował zaatakować większą liczbą ciosów niż jeden, jakąś kombinacją albo kombinacją z e, zakończoną kopnięciem na korpus czy też na głowę, podczas gdy Ilia Topuria zostawał na miejscu, przepuszczał te uderzenia i szukał kontruderzeń. Często byli obaj już tak blisko, że w zasadzie te uderzenia nie dochodziły czysto celu, ale Max Holloway nie mógł pozwolić sobie komfort na komfort tego, aby rozpuszczać e, jakieś dłuższe kombinacje. Bo wiedział, że Ilia Topuria będzie czaił się na kontruderzenia. Po drugie, ten prawy krzyżowy, pra prawica generalnie, prawica Iliatopuri, na dwa sposoby z niej korzystał. Oba były wyborne. Po pierwsze, wielokrotnie skarcił atakującego lewym prostym Maxa Holloway'a takim prawym overhendem. Naprawdę dużo tych uderzeń doszło celu. A za tym świetnie odchylał się do swojej lewej strony Ilia Topuria, przepuszczając jab rywala i kontrując pięknym prawym overhendem. To po pierwsze. Po drugie zaś, po drugie, chętnie też inicjował ataki prawym, tyle, że to nie był taki sierpowy, albo ciasny sierp, albo wręcz krzyżowy, a mianowicie, i to już nie było w kontrze, inicjował atak zbijając lewą ręką gardę rywala, czyli najczęściej prawą rękę Hawajczyka, i doskakiwał z długim prawym, prawym krzyżowym, czy też ciasnym prawym sierpowym. I też wiele takich akcji doszło celu. Naprawdę, jeżeli zwrócicie uwagę, to tym prawym Tupuria siał chwilami wręcz spustoszenie. W szeregach defensywnych Maxa Holloway'a. Oczywiście, Hawajczyk, wiemy, że to nie jest dobry bokser pod kątem defensywnym. Dlatego zawsze podchodzę z dystansem do tez i zawsze podchodziłem i będę podchodził do tezy, wedle której Max Holloway jest najlepszym, najlepszym bokserem w UFC. Absolutnie nie jest. Owszem, ofensywa ma dobrą, footwork ma dobry, natomiast pod kątem defensywnym leży i kwiczy. Wszystko zawdzięcza Tytanowi swojej szczęce. I to, że przetrwał do trzeciej rundy, również zawdzięcza Tytanowi w swoje szczęce. Być może właśnie skruszonemu. A zatem kilka razy naprawdę wyłapał bardzo mocne uderzenia. Widać było, że w pewnym momencie taki jego błędnik delikatnie zaszalał, bodajże w drugiej rundzie, ale doprowadził go do porządku. Jak natomiast doszło do nokautu? Otóż doszło do nokautu z uwagi w dużej mierze, w dużej mierze na atomowe lowkingi mistrza. Słuchajcie, od pierwszej rundy traktował on Maxa Holloway'a morderczymi lowkingami na wysokości łydki. W mojej ocenie miały one kapitalny wpływ na tę osłabioną mobilność Maxa Holloway'a i opóźnione reakcje w tych kluczowych sekwencjach walki. A mianowicie, słuchajcie, początkiem końca Maxa Holloway'a w trzeciej rundzie, to było chyba po minucie trzeciej rundy, był właśnie długi prawy krzyżowy po tym, jak zbił jego rękę e, Iliatopuria co w reakcji obronnej zrobił Max Holloway. Otóż słuchajcie. Okazało się, że walka z odwrotnej pozycji to znaczy inaczej. Zdolność do walki z obu pozycji, a zatem oddawanie pola, cofanie się w taki sposób, że po prostu cofasz jedną nogę, potem drugą, potem jedną, czyli zmieniasz z każdym krokiem wstecz ustawienie. Ma swoje wady. Klasycznie był ustawiony Max Holloway, gdy zauważył atak, nie odskakiwał, tylko zaczął cofać lewą nogę, a zatem generalnie został w zasadzie w tym samym miejscu. I wtedy zaimkasował ten soczysty, prawy, krzyżowy, po którym cofnął się wyraźnie naruszony. Czując krew, Iliatopuria ruszył na niego z kanonadą uderzeń na ogrodzeniu. Tam potraktował go kilkoma srogimi bombami na korpus, dobrymi ciosami na głowę, ale Max Holloway cały czas pozostawał w grze. Oddać mu trzeba, że nawet dwa razy tam trafił takimi krótkimi ciosami Iliatopurie, a następnie dał nogę do swojej lewej strony. Rzecz jednak w tym, że w mojej ocenie nie doszedł już do pełnej sprawności. Nie okiełznał tak do końca tego naruszonego błędnika. El Matador był tego świadom. I co też tam się wydarzyło w tej końcowej sekwencji, bo tam były trzy akcje, trzy akcje, które pozwoliłem sobie opisać. Pozwólcie, że zerknę. Otóż po pierwsze, cross tak, potem doskok. Tak, najpierw doskoczył z kombinacją swoją firmową atopuria: prawy sierp, lewy sierp, prawy sierp. Te ciosy częściowo doszło celu, zmuszając Maxa Hallowe'a do oddania pola. Oddał pole w taki sposób, że nie odszedł do boku, tylko cofnął się jeszcze bliżej ogrodzenia. A zatem Iliat Puria ponowił znów z kombinacją prawy-lewy-prawy. Prawy. Jak zareagował Max Holloway w odpowiedzi? Już wam powiem. Max był ustawiony wtedy odwrotnie. Słuchajcie, domyślna pozycja Maxa Hollowaya to jest ustawienie klasyczne. Każdy, kto trenował trochę sportywalki, wie, że generalnie w tym domyślnym swoim ustawieniu jesteś znacznie skuteczniejszy w defensywie. Domyślnym ustawieniem Maxa Hollowaya jest ustawienie klasyczne. I nawet w tym klasycznym jego defensywa leży i kwiczy. Więc co dopiero w odwrotnym? Więc był ustawiony odwrotnie, wyłapał prawy, lewy, prawy. Znalazł się bardzo blisko ogrodzenia już. i Iliatopuria ponowił atak. Max Holloway spróbował tego kontrującego kolana. Spróbował kontrującego kolana, co okazało się gwoździem do jego trumny. Trafił chyba nawet tutaj, w okolice yy, brzucha Ili Topuri, Następnie starał się złapać dystans, prostując ręce odpychając ile to ale ten ściął go z nóg rewelacyjnym lewym sierpowym. Max Holloway runął na deski, ledwie żyw, zasypał go gradem uderzeń z góry El Matador, w pewnym momencie, na chwilę, moim zdaniem, przenosząc go do krainy Morfeusza, później szybko obudził się Hawajczyk, ale zawitał w progi tego czy Morfeusza, nie mam co do tego wątpliwości, i historia e, stała się faktem. Inaczej, niesamowity sukces, e, wielkie osiągnięcie, Wiekopomne, oktagonowe dzieło Ili topury stało się faktem. Został pierwszym zawodnikiem, który znokautował Maxa Holloway'a. Udowodnił, że jest tym zawodnikiem, którym twierdził, że jest. Nie oszukujmy się teraz. Co dalej? Po pierwsze, jeśli chodzi o Maxa Holloway'a. to może nie musi, nie musi absolutnie. Nie takie cuda w MMA widzieliśmy, ale to może być początek końca błogosławionego. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Dlatego, że 30. Zaryzykuję taką tezę. że 30% jego sukcesu, to sukcesów dotychczasowych, to była pochodna tytanu w jego szczęce. Bez tytanowej szczęki ten zawodnik nie zaszedłby tak wysoko, jak zaszedł. A teraz może się okazać, że po prostu nie będzie już w stanie tak trzymać uderzeń, jak trzymał je wcześniej, a skoro przenosi się do kategorii lekkiej, to tam będzie narażony na. Jeszcze mocniejsze uderzenia, no czy może niekoniecznie mocniejsze niż te, którymi potraktował go Ilia Topuria, ale generalnie mocniejsze niż te, z którymi mierzył się w kategorii piórkowej. Chcę walczyć teraz z Dustinem Porierem, trylogię. Nie mam nic przeciwko. Co z Ilią Topurią? Słuchajcie, zapowiedziano już tutaj jego rewanżowe starcie z Aleksandrem Wolkanowskim. No słuchajcie, no Australijczyk swoimi dokonaniami zasłużył chyba na to, żeby dostać natychmiastowy rewanż, ale bądźmy szczerzy. Kogo to będzie interesowało? Znaczy, wiadomo, obejrzymy, nawet będziemy to analizować, może nawet trochę będziemy się emocjonować, szukając tam szans dla Australijczyka. Ale na papierze to nie ma sensu. Sportowo, pod kątem sportowym, takim technicznym bardziej, to nie ma sensu. Bo sportowo, jak mówię, jeszcze jakiś sens wano, bo obronił pięć razy pas mistrzowski Aleksander Wolkanowski. Przez pięć lat był na tronie, więc niech dostanie ten natychmiastowy rewanż, Ale ja bym wolał inna, inne rozstrzygnięcie. Otóż wolałbym, aby Aleksander Wolkanowski w lutym skrzyżował rękawice z Diego Lopezem. Możemy nawet położyć na szali tej walki tymczasowy pas. Nie mam nic przeciwko. Wiemy dobrze, że to nie będzie miało większego znaczenia, a medialnie wygląda nieźle zresztą, wracając do pasa. Słuchajcie, pas najostrzejszego skurczybyka stał się właśnie papierowym. Max Holloway nie powinien go mieć ten pas powinien był znaleźć się na szali jego pojedynku z Ilią Topurią. Ilia Topuria dzierży teraz pas BMF i koniec, kropka. Wracając do sytuacji w kategorii piórkowej, a więc tak, Wolkanowski kontra Lopez o tymczasowy pas w lutym, albo nie o tymczasowy, bez znaczenia, w charakterze eliminatora. Zwycięzca walczy z Ilią Topurią, ale być może, ale być może, dopiero po tym, jak odbędzie się walka e, Ilii Topuri ze zwycięzcą grudniowej konfrontacji el Sterlinga z w Jewlojewem. Szczególnie, jeżeli Jewlojew wygrałby tę walkę, no to sportowo zasłuży na pojedynek z Ilą Topurią. Wiem, że nie jest szczególnie efektownie walczącym zawodnikiem, ale to będzie miał już wtedy chyba 9 zwycięstw z rzędu. Jasny gwint. Gdyby jeszcze skończył Elżemeina Starlinga, no to jasny gwint. Więc tak to widzę. Czyli w okolicach marca, kwietnia, Ilia Topuria wojuje ze zwycięzcą, znaczy z Je inaczej, z Jewlojewem, jeżeli ten pokona Elżemeina Starlinga. W lutym, trochę wcześniej. Wyłoniony jest kolejny pretendent z walki, Wolkanowski kontra Lopez i tenże pretendent, czyli Lopez-Wolkanowski walczy później ze zwycięzcą konfrontacji Topuria kontra Jewlojew. Myślę, że jeszcze odrobinę za wcześnie na migrację Ili Topury do kategorii lekkiej. Uff, ależ to był wieczór. Jak już mówiłem, jasny gwint. To była rewelacyjna, spektakularna i niezapomniana gala. Dajcie znać, co sądzicie o zwycięstwach tych trzech zawodników tutaj, w trzech najważniejszych walkach UFC 308, czyli Magomedan Kalajewa, Hamza Tachimajewa i Ili Topuri. Dzięki i do usłyszenia.